Praktyka, którą rozpoczniesz za chwilę, jest bardzo ciekawą i bardzo spokojną praktyką wprowadzającą do jogi asan. Jest też praktyką dla wszystkich, czyli dla tych, którzy czują chorobę w swoim ciele lub czują jakieś uwarunkowania swojego ciała ograniczające zaawansowane praktyki jogi. Więc jest to praktyka dla początkujących. Powiedziałabym, że jest też dla zaawansowanych, którzy czują, że chcą powrócić do podstaw. Zacznij od tego, że usiądziesz w pozycji, która jest bardzo wygodna. Pokażę tą pozycję bokiem, tak żeby było mnie dobrze widać. Pozycja z lekkim nachyleniem pleców. Lekko nachylasz plecy i pomału rozkładasz świadomie, zamykając oczy. Rozkładasz napięcie pomiędzy barkami a dolną strefą pleców. Wewnętrznym wzrokiem patrzysz na swoje nogi i rozluźniasz je całkowicie. Poczuj teraz tą pozycję od początku swoich stóp, palce stóp, stopy, pięty, kostki, kolana, biodra, pośladki. Cała dolna część, a teraz wewnętrznie spojrzyj na plecy, barki, ramiona, ręce, palce rąk. Poczuj teraz szyję i głowę i obejmij świadomością całe ciało. Zwróć uwagę, jak oddychasz. Swobodny, rozluźniony oddech na poziomie brzucha. I przez chwilę świadomie pozostań w tej pozycji, żeby się do niej przyzwyczaić, bo będziesz powracać do tej pozycji za każdym razem, kiedy skończysz jedno ćwiczenie i przejdziesz do kolejnego. I właśnie tak będziesz przechodzić przez wszystkie swoje stawy, aby udrożnić przepływ całego ciała. Ponieważ jest to bardzo spokojna seria, bardzo spokojna seria ćwiczeń, możesz w pewnym momencie odpływać swoimi myślami. Pamiętaj zawsze, powracaj do oddechu. Oddech jest pomostem między ciałem a umysłem. A teraz skieruj uwagę w tej wygodnej pozycji, skieruj uwagę na swoje palce, palce stóp. Możesz na nie jeszcze popatrzeć. I zacznij naciągać z każdym wdechem palce stóp, kierując je od tułowia i z wdechem naciągasz palce do siebie. I zaczynasz poruszać palcami w jedną i w drugą stronę, zamykając oczy i odczuwając ten ruch, wrażenie naciągania palców od siebie i wrażenie przyciągania do siebie. Ponieważ oczy są zamknięte, zaczynasz głęboko oddychać, świadomie i głęboko, kierując swój wewnętrzny wzrok do wrażeń ciała i wrażeń oddychania. I spokojnie poruszasz, czujesz ten ruch i oddychasz głęboko. Jednocześnie obejmujesz świadomością całe ciało i miejsca, gdzie napięcie jest zupełnie zbędne. Puszczasz napięcie i powracasz do wrażeń poruszania palcami. Jeszcze głębiej oddychaj i kieruj swoją uwagę do tego miejsca. Teraz zatrzymaj ruch na poziomie palców. Rozluźnij plecy. Plecy są pod lekkim kątem. Pamiętaj, nie ma napięcia ani w dole pleców, ani na poziomie barków. I teraz zacznij pomału ściągać całe stopy
do przodu, od tułowia i w stronę tułowia. I jak zauważysz, występuje wyraźnie wrażenie naciągania, naciąganie przodem, naciąganie tyłem nóg. Poczuj, jak naciągasz całe stopy od siebie do siebie i oddychaj głęboko. Oczy są zamknięte. Cała uwaga jest na tym ruchu, na ruchu w kostkach. Ruch jest powolny, czyli ma taką samą długość jak wdech i wydech. Całe ciało jest rozluźnione, nie napinasz żadnej części zbędnie. I ruch odczuwasz głównie w tej części kostek poprzez naciąganie przodu i poprzez naciąganie tyłu kostek i nóg. A teraz lekko rozłóż nogi szerzej i zacznij krążyć całą kostką prawej nogi. Prawa stopa krąży w kostce, natomiast palce pomału rysują pełne koło. Pełne koło, prawa stopa. I ten przyjemny ruch na poziomie fizycznym, ale przede wszystkim połączenie ruchu z oddechem, wrażenie subtelnego dotyku na poziomie kostki i oddychania w to miejsce. Zmień kierunek, poruszaj w drugą stronę i oddychaj głęboko. Kiedy ruch jest bardzo prosty lub bardzo trudny, przestajemy oddychać. Przestajemy oddychać, kiedy w ogóle poruszamy. I przejdź teraz do świadomości lewej kostki i zacznij rysować lewą stopą duże koło na zewnątrz, w dół, do wewnątrz, do góry. I poruszaj w ten sam sposób, jak poruszałeś prawą stopą. Powróć z powrotem do głębokiego oddechu. Świadomy oddech połączony z ruchem. Swobodny brzuch. Rozluźnione barki. Rozluźnione ciało. Rozluźniona twarz. I oddech. I zmień kierunek. Zacznij poruszać w drugą stronę. W ten sam sposób. Rozpoznawaj wrażenia. Wrażenia poruszania. Rozpoznawaj swój oddech, który kierujesz w tą stronę. I rozpoznawaj spójność oddechu z ruchem. I głęboki wdech. Poczuj, jaki jest efekt, wydech. Wrażenie tego poruszania teraz w tym momencie, kiedy zatrzymałaś ruch w kostkach, swobodny oddech i mając w taki sam sposób rozłożone stopy lekko na boki, zacznij poruszać nimi. Jednocześnie dwie stopy obracają się na zewnątrz, idą w dół, do wewnątrz, do góry i cały ruch czujesz w kostkach. Fizyczny, mięsisty ruch, wrażenie dotyku, wewnętrznego dotyku tym ruchem i spójność oddechu, czyli jeden wdech i wydech to jest jedno koło. Oddychaj głęboko, nie napinaj ciała, rozluźniaj ciało w innych częściach. Tylko ta część, która jest w ruchu,
kreuje specyficzne napięcie tego ruchu. Zmień kierunek, obracaj w drugą stronę i oddychaj. Swobodny brzuch, swobodnie oddychające ciało. Odczuwaj wrażenia powietrza wchodzącego i wychodzącego. Ruch stóp. I połącz te wrażenia. Ok. Głęboki wdech, zatrzymaj ruch. Całkowity wydech. Nie uciekając swoim umysłem od wrażeń, jakie czujesz. Skieruj uwagę na kostki i poczuj, jaki jest efekt tego subtelnego wrażenia w tym miejscu. Z kolejnym głębokim wdechem przenieś stopę do uda, wewnętrzne udo. Prawa stopa idzie w kierunku kroku. Otwierasz całą nogę. I przekładasz pomału stopę na takie miejsce, które wygodnie czujesz bez napięcia. Może być udo blisko kolana lub wysokie udo. Teraz prawą ręką chwytasz się powyżej kostki, lewa ręka trzyma palce i zaczynasz pomału serwisować sobie kostki, tym razem mechanicznie. Mechanicznie zaczynasz poruszać kostką. I słyszysz takie bardzo ciekawe odgłosy. Bardzo często mamy to miejsce suche, przesuszone. Energia jest w tym miejscu zatrzymana w formie żywiołu powietrza. Kostka jest lekko suszona i zapowietrzona. Moja w szczególności. To jest ta kostka, która prowadzi samochód, automatyczna skrzynia biegów, jedna noga. Prawa noga. Teraz ty spójrz na swoją kostkę, zamknij oczy i oddychaj głęboko w ten ruch. Możesz zmienić kierunek, zacząć poruszać w odwrotną stronę. Oddychaj głęboko, nie napinaj ciała i poruszaj kostką. Pamiętaj, nie przyspieszaj, ponieważ nie ma żadnego celu z przodu. Celem jest wrażenie i oddychanie w tym momencie i świadomość spójności tego ruchu i oddechu. Pomału zakończ, postaw stopę na podłodze, zanim wyprostujesz kolano. Teraz pomału wyprostuj kolano i połóż całą nogę na podłodze. Druga strona, lewa noga, stopa najpierw stoi blisko kroku, później patrzysz, jak możesz otworzyć nogę, jak daleko noga może być otwarta, patrzysz, jak wygodnie jest przełożyć tą stopę na udo, łapiesz się dokładnie w tych samych miejscach, czyli łapiesz się za palce, możesz te palce sobie nawet tak otworzyć. Łapiesz się powyżej kostki i zaczynasz pomału obracać tym kolistym ruchem, obracać w kostce lewej stopy, lewej nogi i oddychaj głęboko. I teraz zamknij oczy, powróć do wrażeń tego ruchu, do wrażeń oddychania, połączenia oddechu z ruchem. Spójności, jeden ruch, jeden oddech i takiego wrażenia niepośpieszności, wrażenia bycia tutaj i teraz, powracania do ciała i do oddechu. Zmień kierunek, poruszasz w drugą stronę i obserwujesz też inne części ciała, które mogą się spiąć nieświadomie. Puszczaj to napięcie, które jest niepotrzebne i oddychaj jeszcze głębiej.
I pomału zakończ ten ruch i powróć tak samo. Czyli postaw stopę najpierw na podłodze, wyprostuj kolano i opuść nogę. Powróć przez chwilę do swojej pozycji, która jest nie tylko pozycją odpoczynkową, ale przede wszystkim jest pozycją refleksji. Patrzysz w głąb, patrzysz, jak ten efekt rozprowadza się teraz z miejsca ruchu na nogi, efekt poruszania i oddychania, puszczania energii, która mogła tam utknąć, pomału z każdym wydechem puszczasz ten efekt napięcia, rozluźniasz kostki. Oddychaj głębiej. Oddychaj spokojniej, długim, spokojnym, świadomym oddechem. I teraz przesuń uwagę na kolejne stawy, stawy kolanowe. Zanim wprowadzimy te stawy w ruch, będziemy kreować napięcie wokół rzepek kolanowych. I to jest wszystko. Wdech, napięcie mięśni wokół kolan, wydech, rozluźnienie. Pozostań w tym napięciu 2 sekundy, zanim rozluźnisz nogi, wyraźnie poczuj efekt tego napięcia. Kiedy rozluźnisz, napięcie mija. Wdychaj, napinaj, wydychaj, rozluźniaj. Subtelne wrażenia napinania, zatrzymanie na wdechu, subtelne wrażenia puszczania napięcia i przez moment zatrzymanie na bezdechu. Obserwuj jednocześnie dźwięki, wrażenia wchodzącego i wychodzącego przez nozdrza powietrza, wrażenie oddychania przez skórę. I zatrzymaj napinanie i rozluźnianie, głęboki wdech, całkowity wydech i powróć do świadomości prawego kolana, prawej strony, prawe kolano. Weź swoją prawą nogę, przyciągnij do klatki i rozpocznij ruch, który jest znowu bardzo prosty, polegający na zginaniu kolana i prostowaniu kolana poprzez takie podniesienie całej nogi, wyprostowanie całej nogi. Jest tylko ten ruch zginający i prostujący kolano. Pamiętajmy o tym, że nasze stawy są najbardziej narażone na różne ciężary, na różne nieprawidłowości pozycji, obciążenia i tak dalej. Służą nam tym, że starają się jak mogą. Teraz serwisujemy tą część, która jest bardzo ważna, ruchomą część naszego ciała. Oddychaj głęboko, pamiętaj, z każdym wdechem prostujesz nogę, z każdym wydechem przyciągasz do klatki. I pomału połóż nogę na ziemi, na macie, na podłodze. Przesuń uwagę do drugiej nogi i zrób to samo. Prostujesz nogę, wdychając, zginasz i przyciągasz do klatki, wydychając.
ponownie wyprostuj w kolanie, połóż na podłodze, przez chwilę oprzyj się. Znowu jest czas na refleksję i też czas na rozluźnienie. Ta część, która się poruszała, teraz będzie z powrotem powracać do tego miejsca stałości, a jednocześnie będzie puszczać napięcie, które pojawiło się na powierzchni. Głęboko oddychaj, wykorzystaj ten czas, aby powrócić do świadomości oddechu, rozluźniony brzuch, głęboki, spokojny oddech brzuszny, tak zwany oddech przeponowy, gdzie przepona jest aktywna. Na wdech cały brzuch się poszerza, na wydech cała pozycja się rozluźnia, brzuszek lekko wciąga. I masz wrażenie, że oddychasz nie tylko przodem, ale również tyłem. Poszerzają się boki. Czujesz również tył, kiedy wdychasz i kiedy wydychasz. I powróć z powrotem do kolana prawej nogi, świadomość kolana prawej nogi. W podobny sposób przyciągnij udo do klatki i trzymając ponad podłogą nogę, zacznij ruchy, które są ruchami kolistymi, na zewnątrz, w dół, do wewnątrz i do góry. Ruch jest w kolanie. Staramy się, aby staw się nie poruszał za bardzo. Natomiast kolano jest aktywne. Duży ruch, duże koło jest ruchem stopy. Małe koło jest ruchem kolana. I oddychaj głęboko. Pamiętaj, kiedy podnosisz stopę, kiedy ten ruch idzie do góry, jest wdech, kiedy ją luźno opuszczasz, jest wydech. Jeszcze głębiej oddychaj. Masz teraz okazję oddychać głęboko i świadomie, łącząc świadomość oddechu ze świadomością wrażeń ciała i ruchu. Zmień kierunek, obracaj w drugą stronę, odczuwając cały czas kolano. Staraj się prostować plecy, ściągając łopatki w stronę kręgosłupa, prostuj linię pleców. Oddychaj głęboko. I wyprostuj nogę w kolanie, połóż ją na podłodze, przesuń uwagę na drugie kolano i zrób to samo. Przyciągnij udo do klatki i zacznij kolisty tym razem ruch. Taki ruch, który będzie prostował nogę w górze, tak jak wcześniej, ale też opuszczał ją luźno w dół, czyli prostowanie i opuszczanie, a jednocześnie rysujemy stopą duże koło. Oddech, powracaj do oddechu i zacznij oprócz odczuwania wrażeń tego ruchu w kolanie wiązać oddech razem z tym ruchem. Jedno koło, jeden oddech. Głębokie oddechy, teraz więcej mocy angażujesz w ten ruch. I jednocześnie cały czas sprowadzaj świadomość do wewnątrz. Zmień kierunek. Sprowadzaj swoją świadomość myśli, które gdzieś tam cię przyciągają. Potraktuj tak jak pszczoły i motyle, które są tylko tłem do tego,
co robisz, sprowadzaj swoją uwagę do oddechu i do ruchu. I ostatnie koło i pomału wyciągnij nogę i połóż swobodne nogi, swobodny oddech. Patrzysz w głąb, obejmujesz świadomością całe ciało i tutaj jest ta największa trudność. W tej łatwości działania sprowadzasz cały czas uwagę do wewnątrz. Oddech jest oparciem dla umysłu, ponieważ umysł ma tendencję rozpraszania się, przeskakiwania z jednej czynności mentalnej do kolejnej. Sprowadzaj swoją uwagę do wrażeń oddychania, do wrażeń ciała w pozycji, do całkowitego rozluźnienia. I połącz te wszystkie elementy w jedno spójne pole subtelnych wrażeń. A teraz mentalnie popatrz na swoje biodra. Biodra, miednica, stawy biodrowe. I zacznij od prawej nogi. Podobnie jak wcześniej, przysuń stopę do kroku, otwórz nogę, przesuń stopę na udo. Jeżeli to jest zbyt trudne, pozostań w tej pozycji w oparciu o wewnętrzne udo. I tak może zaczniemy, tak zrobimy. I zacznij przyciągać całą nogę i odpychać, używając rękę, prawa ręka pracuje tutaj przyciągająco i odpychająco. I w ten sposób patrzysz, jakie jest otwarcie kroku, patrzysz, jak noga się otwiera swobodnie i zamyka. I znowu jest świadomy powrót do oddechu i spójności ruchu z oddechem. Otwórz teraz nogę. Spróbujemy zrobić inny zakres mięśni. Przełóż stopę na udo i zacznij poruszać całą nogą. Podobnie jak wcześniej, ale tym razem noga idzie do klatki. Z wydechem i z wdechem odpychasz ją od siebie w stronę podłogi. Popatrz, jak teraz odczuwasz to otwieranie, z której strony są wrażenia, gdzie czujesz je najmocniej, co się naciąga, gdzie puszcza napięcie. A wdech i wydech do siebie. I znowu obserwujesz wrażenia poruszania, rozluźnienie pasywnej części ciała, czyli druga noga jest pasywna, jest rozluźniona. Również plecy są cały czas proste, szyja wyciągnięta, prosta pozycja tułowia. I zakończ ten cykl, ustawiając stopę na podłodze i prostując ją w kolanie, zanim ją położysz i zmienisz na drugą nogę. Druga noga, lewa noga idzie, stopa w stronę kroku. Otwierasz najpierw miękko, tak, że stopa jest w kontakcie z wewnętrznym udem prawej nogi i przyciągasz do piersi, odpychasz i przyciągasz do piersi. I znowu
Wydech jest, kiedy noga jest zbliżana do tułowia, wdech, kiedy jest odpychana. Prosty kręgosłup, rozluźniona twarz, rozluźniona pasywna noga w kontakcie z podłogą. Świadomość dźwięków, które do ciebie dochodzą, świadomość wrażeń ciała, spokój, głęboki oddech. Pomału przekładasz nogę i zrobisz teraz inne naciąganie w tej pozycji z przełożoną stopą. Jest to naciąganie, które będzie bardziej odczuwane tyłem nogi. I teraz może jeszcze mocniej musisz przyciągać nogę do klatki i odpychać w stronę podłogi. I zobacz, czy to jest ok w Twoim ciele, czy możesz w ten sposób nogą poruszać i jednocześnie mając w komfortowym ułożeniu stopę. Oddychaj głęboko, rozluźniaj twarz, klatkę, brzuch, który oddycha, pasywną nogę. Nie napinaj barków ani ramion. I ostatni raz. Przyciągnij nogę do klatki, postaw stopę, wyciągnij całą nogę w kolanie, rozprostuj i połóż nogę na podłodze. Przez chwilę moment refleksji. Popatrz na subtelne wrażenia i rozluźnij ciało, bo mimo tak prostego ruchu dalej kreujesz napięcie. Teraz bardzo świadomie puść to napięcie, rozluźnij ciało. Głębsze wdechy, całkowite wydechy. Obserwuj ten naturalny rytm oddychania. Kiedy wdychasz, jest poszerzenie, kiedy wydychasz, jest rozluźnienie. Ale też efekt cofania się przepony będzie również pociągał za sobą pępek, który się cofa w stronę kręgosłupa. Oddychaj świadomie i sprawdzaj, czy oddychasz prawidłowo. Poszerzenie na wdech. Kondensacja na wydech. Kondensujesz całą strefę pępka do środka. I znowu powróć do bioder. Świadomość stawów biodrowych. W taki sam sposób przyciągnij prawą stopę. Otwórz całą prawą nogę. Przenieś stopę na udo. I teraz będą ruchy koliste, czyli Twoje biodro będzie poruszać się koliście. W taki sposób, że widzisz duże koło na poziomie kolana, duże koło i małe koło, które jest na poziomie biodra. Teraz trzymając stopę lewą ręką, zwracasz uwagę, aby nie wędrowała za daleko od lewego uda i kroku, żeby nie podnosić stopy wysoko, tylko jak najdalej, jak najszerzej rysować te wielkie kręgi kolanem i małe kręgi stawem biodrowym. I obserwujesz wrażenie tego ruchu, wrażenie, które jest wewnętrznym dotykiem, przyjemnym dotykiem, przyjemnym masażem. I zaczynasz łączyć świadomie oddech z tym ruchem.
świadomość jednego pełnego oddechu z jednym pełnym kręgiem. I zmień kierunek, zacznij obracać w drugą stronę. I znowu odczuwaj ten ruch wewnętrznym, intuicyjnym wzrokiem, patrząc w ten ruch. Po wrażeniach, czyli odczuwasz, ale też patrzysz do wewnątrz, co czujesz, obejmując świadomością całe ciało, całą pozycję, prostujesz plecy, rozluźniasz barki i twarz. I łączysz oddech z ruchem. I pomału zatrzymaj ruch, postaw stopę na podłodze, wyprostuj całą nogę i połóż ją swobodnie. Przełóż teraz świadomość na drugą stronę. Najpierw popatrz na efekt prawej strony, a później przełóż świadomość na lewą stronę. Obejmij świadomością całą lewą nogę i lewe biodro. I zrób pomału to samo, czyli przyciągnij stopę w stronę kroku, otwórz nogę, przełóż stopę na udo. I zacznij kolisty ruch, trzymając się za kolano i kierując nogą i kolanem i trzymając się za stopę, utrzymując ją w bliskim kontakcie z prawym udem i krokiem. I głęboko oddychaj. Głęboki, świadomy oddech, swobodny, ale nie za szybki, nie przyspieszony ruch. Odczuwasz ten ruch jako wewnętrzny, subtelny masaż lewego stawu biodrowego. Głęboko oddychaj, prostuj plecy, rozluźniaj twarz i barki. Zmień kierunek, poruszaj w drugą stronę. Pomału postaw stopę, wyprostuj nogę w kolanie, połóż, oprzyj się przez chwilę, wsłuchując się w te dźwięki na zewnątrz, rozpoznaj, jaki jest efekt tego działania, wrażenia w ciele, wrażenia oddychania. Swobodny brzuch, swobodny oddech. Proste plecy, ale pod lekkim kątem, tak aby nie było napięcia ani u podstawy, ani w rejonie barków. Puść to napięcie, które się pojawiło na powierzchni. Pozwól, aby to napięcie się teraz rozeszło, rozprowadziło po całych biodrach. I pomału ściągnij obie stopy w kierunku kroku. Obejmij dłońmi stopy w taki sposób, żeby móc je przyciągnąć, jeszcze przybliżyć piętami w stronę kroku. Wyprostuj plecy. Świadomie zacznij oddychać w to otwarcie kroku. A teraz zacznij pomału poruszać, tak jak skrzydełkami motyla, poruszaj swoimi
nogami, sprężynując do góry i na dół. Głęboki oddech. Oddech jest długi, ruch jest szybki, bardzo rozluźniony w stawach biodrowych. Pozwól, aby stawy rozluźniły się tym ruchem. Puść jakiekolwiek utrzymywanie, tylko je rozhuśtaj tym sprężynującym ruchem. Wrażenia w kroku, wrażenia otwarcia, wrażenie poruszania się. Wchodzący i wychodzący oddech przez nozdrza, proste plecy, rozluźnione barki. Ramiona, które obejmują klatkę piersi i swobodny ruch nóg. I głęboki wdech, zatrzymaj ten ruch. I jeszcze z wydechem przyciśnij nogi do podłogi. Możesz również przyciskać łokciami, nacisk taki otwierający. Wdech do góry, wydech, nacisk. Obserwuj, jak sobie otwierasz leciutko cały zakres kroku i stawów. Jeszcze ponaciskaj uda. I z głębokim wdechem powróć do pozycji pionowej. I możesz pozostać w tej pozycji skrzyżowanej, bo taka będzie wygodniejsza do kolejnych naszych stawów. Będą to stawy górnej części, czyli stawy palców. I stawy w ramionach. Zaczniemy od palców. Układając ramiona równolegle do podłogi, rozcapierzasz palce szeroko, tak aby kreować większą przestrzeń pomiędzy palcami i pomału zaczynasz składać palce, zaciskając je wokół kciuka. I rozkładasz z wdechem i z wydechem składasz. I teraz ramiona wyciągasz z barków. Barki nie są napięte. Wyciągasz ramiona i utrzymujesz je cały czas równoległe do podłogi. Będzie miało to efekt na przysadkę i szyszynkę, czyli gruczoły mózgu. Cały czas utrzymuj te ramiona równolegle. Rozluźniaj nogi i oddychaj głęboko. Ruch jest bardzo prosty, ale wymaga Twojej obecności. Bądź w całkowitej obecności tego, co jest, to, co czujesz, wrażenia dotyku, wrażenia ruchu, wrażenia oddechu. Powracaj do ciała, powracaj do oddychania. I ostatni raz, rozszerzenie na wdech i zaciśnięcie na wydech. Zmień układ nóg. Teraz ręce są w takim układzie, jakby dotykały niewidocznej ściany. Z wdechem palce idą do góry i opierasz te dłonie na tej niewidocznej ścianie. Wewnętrzną stroną z wydechem opuszczasz w dół i zewnętrzna strona jest przyciskana do tej niewidocznej ściany. Wyciągaj ramiona z barków, oddychaj głęboko. Wyciągaj również plecy
kręgosłup. Rozluźniaj nogi. Głębiej oddychaj. I ostatni cykl do góry i w dół. I bardzo pomału, uważnie opuść ramiona na kolana, na uda. Głęboki wdech, całkowity wydech. Powróć świadomością do wrażeń w ciele, do wrażeń oddychania. Odpocznij przez chwilę, bo utrzymywanie barku w tej pozycji ramion ma swój efekt. Głęboko oddychasz. Świadomie rozprowadzasz napięcie. Z każdym wydechem masz wrażenie, że napięcie spływa po ramionach, rozluźnia barki. Ten wydech i kolejny wdech. Ponownie wejdź w tą samą pozycję, tym razem zamkniesz dłonie, zamkniesz kciuki palcami, czując nadgarstki, zaczynasz pomału ruchy koliste i zrobimy to jednocześnie obiema rękami na zewnątrz, w dół, do wewnątrz, do góry. Mięsiste ruchy, takie, które odczuwasz wyraźnie w nadgarstkach. Całe ciało jest w tej pozycji, ale pozycja jest rozluźniona, nie napięta, wyprostowana, ale spokojna. I jeszcze kilka razy na zewnątrz. I za chwilę zmienisz kierunek. Oddychaj głęboko. Wyciągaj ramiona z barków. Nie zaciskaj barków, tylko wyciągaj ramiona. I zmień kierunek. W drugą stronę, ten sam ruch w nadgarstkach, wyraźnie czujesz ruch w nadgarstkach. Oddychasz w to miejsce, oddychasz w miejsce, gdzie czujesz największe napięcie. Swobodny oddech, swobodny brzuch, otwarta klatka, klatka się lekko też podnosi. Poszerza i rozluźnia na wydech. I pomału zakończ, rozluźniając ramiona i barki przez chwilę. Daj temu uwagę, jaki jest efekt tego prostego ćwiczenia. Oddychaj głęboko, obserwuj wrażenia w nadgarstkach, obserwuj, jak te wrażenia się teraz rozchodzą. Głęboki, swobodny oddech. Teraz przesuń uwagę na łokcie i ponownie wejdź w tą pozycję rozprostowanych ramion, wyciągniętych. Dłonie są skierowane ku górze. Prosty ruch zginania i otwierania. A z wdechem otwierasz ramiona i łokcie, z wydechem zginasz łokcie, palcami dotykając barków. Prostujesz się w tej pozycji i wyciągasz. Wyciągasz się od pasa w górę. Nogi pozostają w kontakcie z podłogą. Rozluźniasz je i osadzasz się na podłodze rozluźnionymi nogami.
Oddychaj głęboko, oddychaj brzuchem, oddychaj również klatką. Ostatni cykl. Do przodu, wdech, ręce na barki, wydech. Teraz rozszerz ten układ i zrób jeszcze to samo na boki. Wdech, kiedy klatka jest otwarta, teraz czujesz bardziej otwarcie klatki. Wydech, kiedy ręce idą do barków, wdech. Wydech, ramiona są w nieco innym układzie. Wdychasz i wydychasz. I znowu nogi są rozluźnione. Opierają się o podłogę. Wyciągasz cały tułów od pasa, od pępka w górę. Wyciągasz szyję i głowę. I jednocześnie wyciągasz ramiona z wdechem i otwierasz klatkę. Z wydechem, pomału opadając lekko w dół. I po kolejnym zgięciu rozluźnij barki, rozluźnij ramiona i ręce. Oddychaj głęboko w to napięcie, które się pojawia na powierzchni i puszczaj je z każdym wydechem. Rozluźniaj się z każdym wydechem. Jeszcze zwracamy uwagę na łokcie. Prawy łokieć, wyciągnij prawe ramię. Teraz będzie się poruszał takim swobodnym ruchem kolistym. Całe przedramię, ręka, palce ręki są swobodne i rysujesz ręką duże, swobodne koło, poruszając łokciem. Jest to minimalny ruch, ale jednak jest to ruch rozluźniający. I obserwuj, jak rozluźniasz łokieć tym bardzo przyjemnym, swobodnym, wachlującym się ruchem. Głęboko oddychaj. To jest bardzo prosta seria, jeżeli chodzi o działanie, ale bardzo trudna seria, jeżeli chodzi o świadomość skupienia, świadomość powracania do wrażeń ciała i oddechu. Zmień kierunek. I ponownie wachlującym się ruchem obracaj w łokciu, podtrzymując ramię drugą ręką. Ostatnie koło. Pomału rozluźnij ramię, zmień strony. Teraz prawa ręka podtrzymuje lewe ramię i lewy łokieć pracuje, ale jest bardziej rozluźniany tym kolistym ruchem wachlowania. Głęboko oddychasz. Rozluźniasz w tej pozycji nogi, twarz. Oddychasz swobodnym oddechem. Rozluźniasz brzuch. I zmień kierunek. Poruszaj w drugą stronę.
I pomału powróć do pozycji rozluźnionej. Z taką refleksją popatrz na to proste działanie. Poczuj łokcie i przesuń uwagę do barków, stawy barkowe. Sprowadź ręce i palce do stawów barkowych, do barków. I z kolejnym wdechem zacznij przesuwać ręce ponad głową, wysoko. Połącz je, dłonie są połączone. I użyj to naciągnięcie, użyj naciągnięcie ramion. Poczuj, jak naciągasz całe boki klatki żebrowej. Poczuj, jak naciągasz całe boki aż do pasa, aż do bioder. I z wydechem zacznij rozluźniać boki, ramiona, ręce, kładąc na barkach. I ponowne naciągnięcie, pomału, subtelnie, z długością wdechu naciągaj się. Naciągaj się teraz już na pełnym wdechu. Poczuj naciągnięcie po bokach. Ramiona dotykają głowy, uszu. I pomału z wydechem rozluźniaj pozycję. Jest to bardzo subtelna pozycja, a jednocześnie czujemy jej zasięg, naciągając się. I rozluźniając w dół. I kontynuuj świadomie patrząc w głąb po wrażeniach i również świadomie oddychając. Ostatni cykl, wdech do góry, naciągnięcie, wydech w dół, rozluźnienie ramion. Ręce pozostają na barkach, teraz będzie praca na poziomie barków, bardzo subtelna praca, gdzie zaczynasz obracać pełne kręgi, rysujesz łokciami, znowu koła na bokach. I jednocześnie aktywizujesz barki tym subtelnym ruchem, które zaczynają rysować małe koła i zaczynasz odczuwać ten ruch jako wrażenie w ciele połączone z oddechem. Głęboko oddychaj, kiedy łokcie się udają do tyłu, zaczynają iść w tył, jest wdech, ponieważ jest otwarcie klatki. Kiedy łokcie sprowadzasz do przodu, jest rozluźnienie klatki, jest wydech. Pełne kręgi. Świadomy oddech. Twój intuicyjny wzrok patrzy w głąb, patrzy na wrażenie tego ruchu, patrzy również na zakres tego ruchu. I łączysz z każdym wdechem i wydechem ze świadomością oddychania, świadomość wrażeń poruszania. Głębiej oddychaj, szczególnie kiedy łokcie się cofają do tyłu, klatka się otwiera, wdychaj głęboko. Kiedy klatka się rozluźnia, wydychaj do końca. Rozluźniaj również nogi, opieraj je o podłogę. Lekko się podnosi tułów w tym ruchu. Gdzieś od pasa w górę, od pępka w górę lekko. Podnosisz się z każdym otwarciem. I opadasz z każdym
wydechem i rozluźnieniem. Zmień kierunek, a zacznij poruszać w drugą stronę. Teraz łokcie idą najpierw w dół, później do tyłu i górą wracają do przodu, gdzie spotykają się przy wydechu. Głębiej, świadomiej. Dzięki temu jesteś tutaj i teraz, w tym, co jest, takie, jakie jest. Twoje ciało, twój oddech, twoje życie. I pomału zakończ ten ruch, rozluźnij całkowicie ramiona, ręce. Głęboko pooddychaj w to miejsce, które się poruszało. I przenieś teraz swoją świadomość na kręgi szyjne, na szyję. Zaobserwuj ten wymiar ciała. Przez chwilę daj temu uwagę. I używając wdech i wydech, zacznij naciągać przód szyi, prowadząc podbródek do góry z każdym wdechem i naciągać tył szyi, prowadząc podbródek do klatki z każdym wydechem. Wyraźnie odczuwasz naciągnięcie z przodu, kiedy wdychasz, i naciągnięcie z tyłu, kiedy wydychasz. Barki są rozluźnione, twarz jest rozluźniona. Prosta pozycja pleców, klatka otwarta. Swobodny oddech na poziomie brzucha i klatki. Obserwujesz rytm i ruch oddechu. I wdech do centrum. Z wydechem teraz prawe ucho idzie do prawego barku, naciągasz lewą stronę szyi. Z wdechem powracasz do centrum. Z kolejnym wydechem lewe ucho do lewego barku, naciągasz prawą stronę szyi. Powracasz do centrum i kontynuuj ten cykl naciągania prawej i lewej strony szyi. Zrób ostatni cykl na prawą i lewą stronę i powróć do centrum. Teraz wyobraź sobie, że chcesz zobaczyć, co jest za tobą i odwracasz głowę na lewo, chcąc zobaczyć, co jest za barkiem, co jest za plecami. Powracasz wdechem do centrum i obracasz na prawo. Ten skręt jest w taki sposób, że podbródek podąża równolegle do podłogi, tak jakbyś chciał obejrzeć się za siebie lub powiedzieć takie gwałtowne nie. Zobacz, jaki jest zasięg skrętu na szyi. Wdychaj do centrum, wydychaj do tyłu.
i powróć. Twarz patrzy do przodu. Powróć do centrum. Głęboki wdech, całkowity wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech, całkowity wydech. I teraz rozkręć szyję w taki sposób, aby pod brudkiem prowadzić ruch wahadłowy od jednego barku do drugiego. I już oddech jest na jedną lub drugą stronę, wdech i wydech. A jednocześnie masz świadomość, że podbródek centralnie przygniata szyję w taki sposób, że jest masaż organów wewnętrznych. Nasza tarczyca, przytarczyca są masowane tym spokojnym ruchem. Ponad barkiem. Spokojny ruch wahadłowy. I z tego ruchu pełny obrót do tyłu i w dół, podbródek do klatki, podbródek na jedną stronę, do góry i w dół. Pełne koła z uważnością na odchylenie do tyłu. Pełny wdech i całkowity wydech. I kontynuuj ten ruch. Jeszcze przez chwilę zmień kierunek. Poruszaj w drugą stronę. I pomału zatrzymaj ruch. Głęboki wdech, całkowity wydech. Zatrzymaj ruch ciała. Przez chwilę popatrz, jak oddychasz, jak twoje ciało w tym momencie się czuje, jakie są wrażenia w ciele. Jak długi jest oddech, jak głęboki. Poczuj przepływ poprzez wszystkie ruchome części twojego ciała. Swobodny przepływ energii poprzez wszystkie stawy twojego ciała. I tym samym przeszedłeś przez całe ciało, przez ruchome części. Teraz możesz odpocząć, położyć się w pozycji Shavasana, przykryć się, jeżeli ciało potrzebuje. Jeżeli odczuwasz chłód, przykryj ciało, połóż się w całkowicie rozluźnionej pozycji.